treningową, gdzie często wyciskamy ostatnie poty i trenujemy judo. Mamy 3 sale, że można podzielić grupy i nie jest tak jak zawsze, że musimy się zgromadzić i się wyciskać później. No, na samej górze mamy zazwyczaj treningi mentalne, a tutaj mamy treningi judo, gdzie polepszamy swoją technikę. Te treningi są bardzo ciężkie, bo często gdy wracam do pokoju, to muszę wywieszać judogę, bo jest cała mokra. I czasami też boli mnie na treningach głowa, ale i tak się nie poddaję. Judo się nie poddaje. Takie wielkie pole, gdzie mamy różne zabawy. No i ogólnie tutaj też mamy, tutaj mieliśmy też zdjęcie grupowe, tak, żeby było ono pod koniec obozu. I ostatnio, wczoraj, bawiliśmy się właśnie na tym boisku w Indian. Ganialiśmy się po całym obozie, znaczy na ośrodku, żeby, i trenerzy byli samurajami. Nas takimi piłeczkami i było super. Graliśmy tutaj w piłkę, ale niestety tam nie graliśmy w siatkówkę, bo jakoś nie było czasu. Tutaj też często biegamy na rozruchów, biegniemy całe takie kółko wokół bramek. No, 4 takie kółka robimy. Tak. To jest trochę dużo, bo no, czasem dają nam nawet po 10. No, męczące jest to, ale i tak się jeszcze nie poddajemy. Potem, jeszcze potem za tym malutkim białym domkiem biegniemy i wokół basenu. Ale potem zawsze mamy basen, potem w nagrodę. Tutaj mamy najlepszą atrakcję obozu, a to jest basen! Kochamy tu pływać i dzisiaj od samego rana o 10 skakaliśmy do niego i pływaliśmy. I mam nadzieję, że się trochę poopalaliśmy. No, ja robiłam lili. Ale oczywiście na czerwono, tak? Na czerwono jak trener Łukasz. No, czy nie? Raczej nie na trener, chyba Patrycja. Dobrze. Tu bardzo głęboko. Można nie, skakać. Nie tak bardzo, ale można skakać. Tak. Bawiliśmy się też w wodnego berka. I bawiliśmy się w pijawkę, która łapie osoby. I też raz wrzuciliśmy trenera Pawła do wody. Często jest tutaj zimna woda, ale i tak nie powstrzymujemy się od pływania. Dziewczyny lubią zimną wodę. Tutaj mamy domki, w których mieszkamy. Są tu też trenerzy, a co najlepsze są schody nawet na górę. Z których nieraz spadłam. no, ale nawet tylko, one są fajne. Tylko tutaj mieszkacie? Nie, jeszcze w tamtym żółtym domku mieszka grupa pierwsza, czyli tacy starsi. My mieszkamy w szóstce. To jest chyba nasz ulubiony domek, bo no, tam mamy balkon, no, jak u wszystkich. Schody, ale one są strasznie strome. Już zaczęliśmy się pakować, bo już za 2 dni jest koniec obozu. Tu
Tutaj mamy żółty domek, w którym mieszkają lepsi zawodnicy judo. I to jest jedno z trzech miejsc, w których mieszkamy. Kto tu jeszcze mieszka? Bartek Dobrowolski, Paulina. Któryś trener? Trener Łukasz. A, no oczywiście, że tak. Tutaj mieszka w tym białym hotelu. Tutaj mieszka młodsi bardziej. No, 2011. Tutaj mieszka większość uczestników obozu. Ale co jeszcze macie? Macie tu jadalnię? Bo to jest w tym budynku ta jadalnia. Tak. Tutaj mamy jadalnię. Zazwyczaj tu jemy śniadanie, kolacje i obiady. Są bardzo dobre. A co zazwyczaj jest? Czy są jakieś stałe posiłki, czy się zmieniają? Zmieniają się. Był na przykład ostatnio taki dobry kotlet i zjadłam go cały z rurą. Dwa nawet. Była. No i ja często na kolację jem kanapki. Możemy sobie wybrać, co możemy na te kanapki wziąć, na przykład ser albo wędzie. No bo mamy szwedzki stół. Tak. Po obiedzie grupa druga i pierwsza mają randori, trzecia basen, a czwarta A ma mentalne zajęcia, a czwarta B ma zajęcia z panią dietetyką. Powiedzcie tak, to jak wam smakuje? Bardzo dobre! Macie pyszna Nutella! A co tam masz? W ogóle powiedz. Co ja tam widzę? Nutelle, banany. Ale powiedz jaką Nutellę. Nutelle. Sami zrobiliśmy Nutellę. Nutellę z daktyli, banana, włoski kokosa i daktyl. Super. Dziewczyny, a co wy teraz macie? Dyskoteka! Dyskoteka teraz będzie? No! Jeszcze nie. Będziecie tańczyć? Tak! Nie! Nie! Ojej. Będziesz tańczył? Będziesz tańczył, bardzo dobrze. A ja nie będę tańczyła! Dobrze, już, panie, już. Naprawdę?